Niespodzianka dla Łukasza, niespodzianka dla Was. Druga edycja, pytania z sali. Nie ja będę zadawał te pytania, Juras. Teraz poproszę Cię, żebyś spoglądał na ekran i odpowiadał na pytania dobrze znanych Ci postaci. Na początek wjeżdża szwagier. Dobra, dawaj Rudy. Juras, sorry za mój wygląd, ale jestem po treningu. Słuchaj, pytanie, a więc pytanie moje jest do Ciebie takie, że czy przypominasz sobie sytuację po walce w Moskwie, co się działo, jak uratowałeś sytuację Benemu, no i później swój powrót. Opowiedz wszystkim, na pewno są bardzo ciekawi i zainteresowani. Pozdro, hej. No, jak to Moskwa, było zwycięstwo. Janek po walce zawinął się szybciej, no my zostaliśmy świętować i Białuga lała się, wiadomo, dosyć szeroko. Ale przyszedł taki moment, że staliśmy przy barze z Benem właśnie, który przyjacielem Janka i moim bardzo dobrym ziomkiem. I z Benem staliśmy przy barze. I oczywiście już był etap, zapraszam wszystkich, kolejeczka dla wszystkich, lane. I nie spodobał się ten entuzjazm jednemu z zawodników wagi ciężkiej UFC, który już ledwo stał na nogach, ale dalej był groźny. I troszeczkę Benny tam zareagował, wiesz, o co ci chodzi, nawet nie wiem, kto to jest, nie? No i tam wiesz, panowie już byli bardzo blisko wymiany pierwszych pięści. Ja oczywiście stanąłem za plecami Benemu, no dobra, wiadomo, jak trzeba to jedziemy, nie? Ale na szczęście znaleźli się ludzie z jednego z obozu i ochrona, UFC, wiesz, ten łysy taki pan, co tam chodzi też. Guys, idźcie już do pokoju, wystarczy już na dzisiaj tego melanżyku. To był Taito Iwaza, żeby nie... Tak, że było blisko spinki z Tajem. No i powiedzmy tak, no, skończyliśmy bardzo późno rano wylot, więc na lotnisko leciałem. No dobrze, że nie musiałem prowadzić żadnych maszyn, bo raczej bym nie był w stanie. Uczciwie mówię, że no, z Moskwy wylatywałem bardzo ciężko i kac dopadł mnie dopiero następnego dnia. No to trzeba być dobrym kozakiem, żeby wiesz co, do Taja tu i was przydymić. To już był etap kuloodporności absolutnej, nie? A Ben nie wiedział, kto to jest. Ja wiedziałem, a on nie, wiesz, no co, jakiś tam nalany lekko samoanczyk. Nie no, to chciałbym widzieć twoją minę w tym momencie, jak no zobaczyłem, nie, no, ale co jest Taj. Stajesz i czekasz na co się wydarzy, no. Życie. Nie w takich sytuacjach się bywało, no. No pytanie numer dwa. Okej. Okay. Dorota. Też będziemy słuchać. Cześć, dzień dobry. Juras, przede wszystkim ogromne gratulacje za to, że znalazłeś się jako pierwszy w galerii Sławka SW. Fajne, pierwsze, piękne, zaszczytne miejsce. Naprawdę jestem ogromnie dumna, bo kawał roboty wkładałeś w ten sport i wkładasz do tej pory. Także będziesz świętować kolejne barbaki przed nami w takim razie. Do rzeczy. Słuchaj, powiedz mi proszę, jaka jest różnica, czyli może nie różnica, jaka broń jest lepsza? Katana czy szabla polska? I dlaczego? No dobra, to też sytuacja z jednych z naszych spotkań rodzinnych. Po urodzinach Janka. No dobra, no mogę, skoro jestem pytany, to zdradzam. Po urodzinach Janka już w zasadzie wszyscy wyszli, zostałem ja, moja Paulina, Dorota i Janek. No i rozmowa była, bo Janek ma szablę polską w domu, wiesz, mówię, rozmowa była, co jest lepsze, jaka jest broń lepsza. No ja twierdziłem, ja mówię, nie no, katana, wiesz, tu katana, samuraj, wiesz, i zrobiliśmy taką małą symulację tego, mając miecze o drugiej w nocy w rękach. Nic się nie stało, skończyło się na takim pacjenciu, przegrałeś. Okej, okay, dobra, wygrałeś, teraz nie, trwało to sekundę, ale ze śmiechu leżeliśmy z pół godziny. Okej. Pytanie numer 3. Jeden z twoich niedawnych szefów. No, okej. Okay. Martin Lewandowski. Powiedz Juras, kto był twoim pierwszym, takim najskuteczniejszym menadżerem, ale takim menadżerem, który mnie, jak pamiętam, przetrzesał tak bardzo mocno z kontraktu, że miałem wrażenie, że piszę ponownie maturę. Kim była ta osoba? No tak, to mój tata, no. Mój tak? Tata, tak, na pierwszych galach KSW, wiesz, to jeszcze nie było takiego tematu jak management jakiś. No i gdzieś tam tata powiedział, dobra, ja tutaj będę cię reprezentował, idę na rozmowy. I tak się też wczuł w rolę tego menadżera, że tam każdy punkt, każde słowo takiego pierwszego w zasadzie kontraktu, który podpisywałem, bo wiadomo, że na początku to raczej było wszystko bardzo spontaniczne, ale tak, mój tata menadżerował, dlatego Martin będzie wspominać, chyba do tej pory nie miał takich negocjacji. Dobre siano wynegocjował?
No, 3000 za walkę. O, to dużo, to jak na tamte wtedy, czasy. To zważywszy, że to był mój 10. pojedynek, a 9 robiłem za darmo, to był kosmos. No. Jedziemy z tematem dalej. Pytanie numer 4. Robert Złotkowski. Dawaj, brat. Warszawskiego Centrum Atletyki, dwa pytania do Jurasa. Pierwsze, w jakim warszawskim klubie zaczynaliśmy trenować? Dam ci małą podpowiedź. Był to klub naszego wspólnego znajomego i znajdował się on na warszawskim Żoliborzu. A drugie pytanie, co zjedliśmy po wylądowaniu, jak doleciałeś zaraz na walkę Janka Błachowicza do Vegas? Było zacnie i pysznie. Pozdrawiam. Jeszcze raz gratuluję serdecznie. Dobra, na początek to ja chciałbym pozdrowić trenera Roberta Złotkowskiego. Bardzo go serdecznie pozdrawiam, bo przed chwilą przy treningu jadąc powiedziałem, że Złoty, pozdrowię Cię w programie Klatka po Klatce, także pozdrowiłem. Idealnie. Dobra, to co zjedliśmy, co w wylądowaniu w Vegas na walkę Janka. Ja późno doleciałem już, więc w zasadzie jak wyszliśmy, oczywiście można było iść do knajpy, to jest Vegas, tam wszędzie żyje. Ale ja postanowiłem, że kurde, chcę takiego hot doga zjeść amerykańskiego, wiesz, tam na tym stripie, z takiej budy jeżdżącej. Co prawda naliczyli nas chyba w ogóle z $20 za tego hot doga jednego. Mówię, what the fuck? Ale był tak prosty, niedobry, pyszny. Ciężko to określić, że w zasadzie na 3 gryzy poszedł i mówię, dobra, warto było te $20 wydać. Hot dog na w Las Vegas na stripie zaliczony. I pytanie numer jeden? Chyba pierwsze treningi to był chyba Salento Fight Club, gdzie się tam ze Złotem poznawałem w zasadzie wtedy. Tak mi się wydaje, na Żoliborzu. Chyba Salento Fight Club, czy było na Żoliborzu? Kurde, nie pamiętam. No, ze Złotem się znam tyle, że to już, wiesz, tyle historii. Nie wiem, ale to dopytam jakby co. Robert, przypomnij. Okej, okay. Pytanie numer 5. O, tutaj będzie grubo. Dawaj. Zresztą ostatnie pytania będą sztos. Maciej Kawulski wjeżdża. No to nawet znamy się nie z takich sytuacji. Kiedyś losy moje i Jurasa połączyło jedno wspólne miejsce. To było moje mieszkanie na Kurhan. Juras przez pewien czas tam ze mną mieszkał i pewnego wieczoru, wracając do domu, moim oczom ukazała się cała sekcja taekwondo, którą prowadził Juras, czyli jakieś 120 osób siedzących na dywanie dookoła opowiadającego ciekawe branżowe anegdoty Jurasa. Ponieważ ja wracałem z imprezy i mój nastrój był równie dobry jak wszystkich zebranych gości, postanowiliśmy z Jurasem przeprowadzić konkurs. Można powiedzieć challenge, który ja wygrałem. Nie wiem, czy pamiętasz, Juras, co to był za challenge i na czym polegał? No właśnie, nie pamiętam, co to był za challenge. Pamiętam tę sytuację, że Maciek wrócił, faktycznie było tak, może nie 120, ale dużo osób było. Kurde, nie wiem, nie przypomnę sobie teraz, wiesz. Pamiętam, że w międzyczasie przyjąłem jakieś 10 tysięcy ciosów w głowę, ale nie pamiętam tego challenge'u, to też muszę z Maciekiem ustalić. Nie wiem, czy wiesz, czy nie wiesz? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, Maciek, co był za challenge? Wiem, że wino było na pewno. Wiem, że kurde, co było. Wiem, że Kawul potem grał na gitarze, wszyscy się dobrze bawili, śpiewali, graliśmy. No dużo tam było, ale muszę sobie przypomnieć, muszę z Kawulem przegadać ten challenge. Ale to dobre przypomnienie faktycznie, bo Maciek mnie przygarnął wtedy, pamiętam, 3 dni w samochodzie bezdomny mieszkałem i Kawul mnie przygarnął, żebym dał mi pokój u siebie. I jak się mieszka z Maciekiem Kawulskim? Dobrze, nie, no fajnie, wiesz, no my się też znamy, wiesz, lata, mieszkając ze sobą też razem, to mieliśmy okazję poznać się absolutnie z każdej strony, więc dobrze, wspominam ten czas, aczkolwiek dla kariery sportowej musiałem się wynieść, wiesz, bo... No i bo się priorytety zmieniły i potem pamiętam, musiałem tej wagi zacząć rąbać coraz więcej. I ostatnie pytanie. Tutaj to granat wrzucony przez jedynego niepowtarzalnego Daniela Omielańczuka. Dobra, domyślam się. Tak, ja, tak, jestem gruby, Daniel, no. Fitburger Łukasz. Czy pamiętasz nasz wspólny wyjazd na galę? I ten klub, jakiego była nazwa? Do którego jechaliśmy tak bardzo długo? O Jezu! Nie, Babilon! Kurde! Tak, to Dolny Śląsk! Jezu, to też jest świetna historia. Pojechaliśmy z gościem jako... Boże, Elysium? Coś takiego! Był taki klub. To tylko szybko powiem sytuację. Byliśmy zaproszeni na galę
do mojego dobrego ziomeczka Tomka Olszewskiego. Pozdrawiam cię, Tomek, bardzo serdecznie. Pojechaliśmy jako goście specjalnie, ja tam przy okazji prowadziłem tę galę, ale dzień wcześniej mówię, no ja wam pokażę, jak tutaj do naszej Dolinie Kłodzkiej się bawią. Nie? I z Kłodzka wyjechaliśmy. U nas jak się jedzie z klubu do klubu, z Warszawy, no to wiesz, taksówką 5 minut tu, 5 minut tu, 5 minut tu. Tam jedzie się pół godziny do jednej miejscowości, potem godzinę do drugiej i wszystkie kluby, które nam mówią, że o, tu jest najlepsza impreza, przyjeżdżamy zamknięte. Tu jest najlepsza impreza, przyjeżdżamy zamknięty klub, nie? Przyjeżdżamy tam, okazuje się, że to studencka jakaś impreza, jesteśmy za starzy, nie wpuszczają nas. Mówię, dobra, to jest jeszcze jeden właśnie, nie wiem, czy Elysium, coś takiego jest. Pojechaliśmy do klubu, nie? Tam wiesz... no taka klientela, powiesz, over 50, raczej nie zamawiająca z baru, tylko ze swoim winem w ręku i takie panie, które od razu nas przy wejściu, wiesz, odskoczyłem, wiesz, o panowie, witamy, takie plus 60, wiesz, miejscowe kurtyzany, mówię, kurde, wiesz, to dancie, chodź, idziemy spać i tak wspólnie stwierdziliśmy, że koniec tego tripa, tego imprezowego tripa w Kłodzku. Jak się bawiłeś? Super, w takim formacie. Fajnie, wiedziałem, że będą haki, nie? Były haki, mam nadzieję, że wam też się podobało. To już koniec pytań z serii Pytania z sali, koniec moich pytań. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był Łukasz Jurkowski. Dzięki raz za wizytę. Dziękuję. W studio. Wielka przyjemność. Artur Mazur, to był program Klatka po klatce. Ej, całą drogę teraz wracając do domu, myślałem, co to był za challenge Kabul. I ja pamiętam, jeżeli mnie pamięć nie myli, to było twoje, kto dłużej utrzyma nogę w kopnięciu bocznym, twojej Jokogeri, mojej Obczagi. No, tak było. Porażka. Nie jest tak źle ze mną.